Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Mamy dzisiaj 19 dzień lipca. Jest dzisiaj Dzień Czerwonego Kapturka. Okej. Okay. Jeżeli ktoś się czuje jak czerwony kapturek, czyli po prostu czuje się zagubiony, jedzony przez Wilka i w poszukiwaniu babci, yy, ta zaginęła? Nie, to chyba nie jest mądry komentarz. Yy, pozdrawiam wszystkich, którzy mają cokolwiek sponnego czerwonym kapturkiem. A tak w ogóle to dzisiaj po prostu środa, więc zróbmy dobry, 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 piękny, święty, fantastyczny, błogosławiony dzień. Zapraszam, czołóweczka, jedziemy! Moi drodzy, moi mini, moi kochani, moi ulubieni. Dzisiaj prosta sprawa, prosta ciekawostka, yy, która jest ważną w ogóle prawdą życiową. Wiem, że ciekawostka będzie pewnie nieadekwatna do prawdy życiowej, no ale no tak to właśnie jest, że rzeczy bardzo proste jak wyciągamy potem, wielkie sążniste tematy. No to posłuchajcie. Ciekawostka o cięciu papierem. Przypuszczam, że wam się zdarzyło wielokrotnie w życiu, nie jak tam kserowaliście coś albo nie wiem, jakkolwiek kartki, że się, że się człowiek przetnie przednie, przednie papierem. Nie? I wiecie, że to jest bolesne bardzo, nie? Ciekawe. Cięcie papierem jest bardziej bolesne niż zwykłe cięcie, na przykład nożem, ponieważ taka rana prawie nigdy nie krwawi. To ciekawe. Więc zakończenia nerwowe pozostają otwarte, co powoduje, że tam się dostaje powietrze i po prostu nerwy są podrażnione. Zobaczcie, to jest w ogóle ciekawy mechanizm, że mamy krew, która de facto jest po to, że ona, jak wiecie, zakrzepnie, nie? Jeżeli ktoś już cię nie ma problemu z krzepnięciem krwi i tak dalej, ale że ta krew, która się wydobywa, ona zakrzepnie, tak Pan mógłby wymyślił jakby mechanizm obronny, i ona tworzy pewną jakby warstwę ochronną, nie? Czyli właśnie tworzy coś, co ma to oddzielić od zranienia, od właśnie powietrza, od bakterii i tak dalej. To się często robi z trupek. On jest niczym innym jak gojeniem się, czyli chronieniem, tak? tego miejsca. Przy zacięciu papierem bardzo często, bo to jest oczywiście niezbyt głębokie, to zostaje otwarte, czyli przez długi czas to się nie może zasklepić, bo nie ma tego czynnika, który by zasklepiał. Wiadomo, że kochani, no, cięcie Pawiada nie jest jakimś dramatem życiowym, ale to jest uważam bardzo ciekawy mechanizm, że jak nie ma tego, co zasklepia, to po prostu to jest narażone na ciągły potem ból. No, myślę, że wiecie, o czym mówię, nie? Kochani, yy, rany takie, które nie są, wiecie, przeproszone, przebaczone, nie są zadośćuczynione, one najbardziej bolą. Bo wielkie nawet rany, ale które zostały zasklepione, wiecie, przebaczeniem, miłością, że też ktoś prosił o przebaczenie. One, nawet jeżeli są bardzo wielkie, mogą na się bardzo zranić, to jakby potem ta krew, która wystąpiła i ten strupek, który powstał, no on sprawia, że to się w końcu zabliźni. Więc jeżeli kogoś ranisz, nie? Jakby robisz coś i nie chcesz tego, nie wiem, właśnie przeprosić, nie chcesz tego naprawić, to jest tak, jakbyś zostawił otwartą ranę, nie? A nie daj Boże jeszcze jakby ranisz po raz kolejny, to, to, to jest tak, jakbyś otwartą ranę otwierał jeszcze bardziej, nie? Może być też, kochani, oczywiście tak, że następuje otwarcie rany, czyli jakieś zranienie, potem to przeprosimy, a potem znowu robimy to samo, więc to jest, jakby rozdrapanie z trupa, który był, nie? To jest, może być jeszcze bardziej bolesne. Kochani, o co chodzi? Chodzi o to, żeby nie zostawiać otwartych ran. Kochani, nie pozwólmy, żeby inni, którzy cierpią względem nas, no właśnie, mieli otwarte te zranienia, bo my nie chcemy z tym nic zrobić. Oczywiście wiem, że bardzo też potrzeba w naszą stronę, nie? Że my się często czujemy z otwartymi ranami, ktoś to ciągle albo tam jeszcze paluchem po prostu rusza, żeby bolało jeszcze bardziej, nie? Kani rany bolą przede wszystkim dlatego, że się nie zasklepiają, nie? Bo samo oczywiście zranienie, no, no, jest zranieniem, ale można ukrócić ten ból, jakby zasklepiając ranę. A kiedy nie zasklepiamy, no to pozwalamy, żeby ból trwał i trwał i trwał. Wiecie, że jak się człowiek właśnie, na przykład czasem utnie, No to potem go ciągle boli, ciągle by chciał, żeby to się... Czemu to się nie, nie zasklepia, nie? No właśnie dlatego, właśnie dlatego, że nie, nie została zamknięta ta rana. Kani pomyślcie, czy przypadkiem gdzieś komuś nie zostawiliście, nie zostawiacie, jakichś otwartych ran. Bo jeżeli tak, to trzeba wszystko zrobić, żeby je natychmiast zamknąć. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za to nasze kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że dzisiaj piękny dzień zrobicie środowy. Dlaczego by nie? Dzień jak każdy, żeby zrobić go pięknym po prostu. Ściskam was, bardzo was błogosławię, bardzo was pozdrawiam i miejcie się, proszę, najlepiej na świecie. Z Bogiem, papa. Pa.